Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kino. To będzie luźny vlog, chociaż na statywie, ale tak mi jakoś dzisiaj będzie wygodniej. Słuchajcie, po pierwsze mam do was prośbę. Głównie do osób, które noszą tunele w uszach, jeżeli takie mnie oglądają. Mam nadzieję, że ktoś z nich mnie ogląda. Słuchajcie, potrzebuję dobrego poradnika, jak zrobić sobie tunel. Znaczy, ja nie chcę jakiegoś wielkiego tunelu, chcę jakiś mały, mam aktualnie. Znaczy, od rozpychacza zaczynam 1,6, ale okazało się, że to mi w ogóle przechodzi przez uchwałowy lot i nie było żadnego problemu. Aktualnie mam 2-milimetrową spiralkę. I potrzebowałam od was jakiejś porady. Możecie mi pisać na PW, nie wiem, jak wy robiliście swoje tunele, jakieś poradniki podsyłać, coś w tym stylu. Będę wam bardzo wdzięczna. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o taki mój mały apel. Ponawiam apel o nieproszenie o live'y, bo no wiecie, że ja przed tym weselem mam po prostu totalny zapierdol. I jak tylko mam czas, to robię, a często nie mam. Ale dzisiaj w sumie znowu o zakupach. Boże, ja ostatnio robię takie vlogi bardziej dla bab, przepraszam was panowie. Ale ja się, to znaczy to jest po prostu się z wami dzielę tym, co się dzieje w moim życiu, a dzieje się ostatnio dość sporo, jest to dość intensywne. Kupiłam torebkę w poniedziałek, ale nie w Fashion House, kupiłam ją kurwa w Oszołomie w Częstochowie. Oprócz tego, że byłam jeszcze w M1 w Czeladzi. Gdzie chociaż kupiłam podwiązkę i gdzieś jeszcze w jakimś markecie na Śląsku byłam, ale po prostu nic, dupa, masakra. I w końcu w Oszołomie znalazłam się siostrą torebkę. Z tylko w Bojski jest taka w miarę duża, więc wszystko mi się pomieści. Jest ok, pasuje mi do butów, pasuje mi do kiecki. Kupowałam jeszcze dodatki, jak widzicie, nowy naszyjnik się pojawił. On jest taki ze śrubeczkami. Do tego jest bransoletka na rękę. I słuchajcie, ja już miałam z tego sklepu wychodzić z tą bransoletką i z tym naszyjnikiem, ale zobaczyłam jeszcze zegarek. Zegarek na rzemykach. Nie jakiś tam wiązany, tylko po prostu przesuwany na tych sznureczkach. No kurwa, jak ja to zobaczyłam, to stwierdziłam, że no nie ma bata, muszę to kupić. A jeszcze była promocja, że jak się kupowało trzy rzeczy, to jedna była za free. Oczywiście ta najtańsza, ale to i tak był naszyjnik, który kosztował ponad 3 dychy, więc lajcik. Nie, słuchajcie, mamy totalny po prostu zapieprz, że my non-stop gdzieś jeździmy, coś załatwiamy. Z moją siostrą cię też chyba od 4 lat nie spędzam tyle czasu razem, a... No tamten powiedzmy czas spędzony razem był troszkę gorszy, bo były troszkę gorsze okoliczności. Teraz są zdecydowanie lepsze, aczkolwiek... Cieszę się, że dzisiaj chociaż mamy dzień wolnego mniej więcej od siebie. Jeszcze będę musiała jechać dzisiaj do modystki, muszę jechać do kwiaciarki. Przecież się wczoraj dopiero, znaczy wczoraj się okazało, jakbyśmy znowu u kwiaciarki załatwiać tam kwiatki dla Justyny, że przecież kurde, ja też muszę mieć bukiet, prawda? Jako świadkowa, by wypadało, żebym też miała. Mam mieć jakiś kuźwa trawiasty w ogóle, bo kobieta oczywiście zobaczyła moją sukienkę, bo mam zdjęcia. Ale chyba wam ich jeszcze nie pokażę, bo ha, ha, ha. I no wyszło na to, że muszę mieć jakiś trawiasty bukiet z fioletowymi kwiatkami. Po prostu się zastrzela. Ale nie, myślę, że będzie dobrze. I powiem wam szczerze, że jedno jest fajne odnośnie tego kowbojskiego wesela, że jak ludzie słyszą kowbojskie wesele, to dużo osób reaguje bardzo pozytywnie i bardzo im się chce coś zrobić, prawda? Modystka specjalnie zrobiła kapelusik w stylu kowbojskim. Co prawda ona tam go trochę spierdzieliła i trzeba go było poprawiać, dlatego ja go dzisiaj po południu odbieram, a nie odebrałyśmy go wczoraj. Ale kapelusik będzie kowbojski, taki mały na głowę przypięty z woalką. Także wygląda to po prostu przecudownie. Kwieciarka ma 1 500 000 pomysłów. Dzisiaj właśnie też jak do niej pójdę już z odebranym tym kapelusikiem, to będziemy tam myśleć, co dalej tej mojej siostrze zrobić. W czwartek ponowna wizyta u kwieciarki, więc po prostu puf. Jeszcze jutro sobie muszę jej zrobić paznokcie. Nie, jest po prostu masakra, masakra, masakra. I powiem wam, że tak jak mi robiła tą suknię, ta krawcowa, ja w tym zakładzie krawieckim szyłam już trzecią sukienkę. Dwie wcześniejsze również na wesela. Wszystkie mi uszyły bardzo ładnie, naprawdę bardzo byłam z nich zadowolona. Jedną miałam gorset i taką długą, z takim wręcz ogonem z tyłu. I ja ją miałam i na wesele, i na studniówkę. Natomiast inną miałam, taką niebieską, już bez gorsetu, tylko taką krótszą, na wesele mojej siostry ciotecznej w zeszłym roku. I powiem wam, że naprawdę
zawsze koło mnie gdzieś tam, znaczy no one zawsze jest wszystko okej, nie? Natomiast zawsze jakoś tak z tą bardziej z pracownicą rozmawiam. Natomiast jeżeli chodzi o moją sukienkę w stylu country, to latała wokół mnie szefowa zakładu i ona wymyślała sukienkę, znaczy mi tam podała podobny projekt, jakbyś mniej więcej chciał, żeby to wyglądało, tylko był dół totalnie do zmiany, także dół zmieniłyśmy. Znaczy ona zmieniła, wymyśliła wszystko, dobrała mi kolory, dobrała mi kratkę odpowiednią i mam naprawdę taką sukienkę country, country, że moja siostra jest z niej zadowolona, ja jestem z niej zadowolona i komu bym jej nie pokazała, każdy widzi, że po prostu sukienka country. Młotce wysłałam zdjęcie na Skype i młotka mi napisała, no, wieś tańczy i śpiewa. I to tak naprawdę tak ma wyglądać i powiem wam, że wczoraj byłam na sali, w ogóle wesele jest we wsi Hucisko. Trzeba stąd kawałek Częstochowy dojechać do Huciska. Natomiast jest w takim świetnym hotelu, tak jakby, bo tam jest obok taka jakby stodoła. Nie wyobrażacie sobie tego źle, bo to jest wszystko bardzo ładnie i to jest naprawdę na styl country, nie ma tam jakiejś, wiecie, podłogi, że kafelki czy coś, tylko jest takie, no... No powiedzmy, że w szpilkach tam nie wejdzie nikt, ale ogólnie jest takie naprawdę country, country i powiem wam, że czym bliżej się zbliżamy do tego wesela, jak widzicie, że są różne vlogi, jak są to i non-stop napierdzielanie o tym weselu, ale ja już jestem tak strasznie nakręcona na to, tak chcę, żeby ta impreza już po pierwsze była za mną ze względu na wszystkie stresy, nerwy i tak dalej, a po drugie, bo myślę, że to będzie naprawdę super, super impreza i powiem wam, że no... Naprawdę jestem zadowolona i naprawdę się nie mogę doczekać. Po świetnym panieńskim czeka mnie, mam nadzieję, jeszcze lepsze wesele. Świadkiem jest brat młodego, z którym miałam bardzo dobry kontakt, pomimo tego, że no, Dominik mieszka w Warszawie. Ale zawsze jak się widzimy, to mamy wspólne tematy do rozmowy, także my się bardzo jaramy tym, że oboje jesteśmy świadkami i myślę, że im coś fajnego odpierdzielimy na tym weselu. Także ja wam powiem, że jestem bardzo pozytywnie nastawiona i myślę, że gdzieś tam w tych vlogach to widać. I właśnie widzicie, ktoś się tak mówi, że niby takie wesele kowbojskie i część osób reaguje bardzo dobrze, część osób reaguje źle. Bo no jak tutaj panowie mam ułatwione zadanie, wszyscy tam założą dżinsy jakieś, co najwyżej kowbojki będą musieli kupić i kapelusz, ale koszula w kratę i mam z głowy. Tak panie mam troszkę gorzej, chociaż powiem wam, że naprawdę jeździłem ostatnio po tych galeriach, nie galeriach. Ja nienawidzę robić zakupów. Ja naprawdę jestem osobą, która nienawidzi sklepów, która nienawidzi wizyt w galerii. Jeżeli wchodzę do galerii, to wiem, do których sklepów chcę iść, wiem, co chcę zobaczyć. Jeżeli tego nie ma, to wychodzę. Jeżeli jest, to kupuję. Nienawidzę łazić. Po prostu nienawidzę łazić po sklepach. I teraz po prostu przez ostatnie 2 tygodnie w sklepie jestem praktycznie co drugi dzień w jakiejś galerii czy gdziekolwiek i po prostu już żygam tymi zakupami. I zgubiłam wątek, nie wiem o czym mówiłam. Kurwa. Ale nie, i właśnie tak, a wiem. Tak, i łaziliśmy po tych sklepach i słuchajcie, w co drugim sklepie są ciuchy country. Weszliśmy do H&M-u, znalazłyśmy chyba z 5 czy 6 po prostu sukienek, bluzek, spódniczek, które pasują pod ten styl. Gdzieś tam byliśmy, ogólnie łaziliśmy sobie trochę po tych galeriach i proszę, w każdym sklepie można znaleźć coś w stylu country. Także nie wiem, czemu te baby tyle jęczą, że albo styl country, bo coś tam. Bo szwedzki stół w ogóle, no kurwa, co z tego, że szwedzki stół? Moim zdaniem bardzo fajny pomysł. Będzie DJ, będzie po prostu... A, masakra. Ile ja już chcę tu w ogóle? No ja se pierdzielę, tak... Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, powiem wam szczerze. Ja się chyba teraz wezmę za nagrywanie Mirror's Edge'a, może zdążę. A wy komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się. Cześć!